dobrze, Karol, a gdybyśmy tak. chciały usmażyć naleśniki? Nic bardziej prostego. Mamy już gotowe ciasto. Macie ciasto? Mhm. Słuchajcie, prawdopodobnie zastanawiacie się, czy można to zrobić bez użycia oleju. Tak. Na patelni. Oczywiście. Czego nienawidzę, to ociekających tłuszczem naleśników, takich, które, prawda, można jeszcze odsączyć później na ręczniku po wyjęciu z patelni. No ale jak bez tłuszczu? Można. Próbowałyście kiedykolwiek? Nie. Bez tłuszczu, aczkolwiek trzeba stworzyć dwa mikrofilmy. Po pierwsze mikrofilm gorącego powietrza, czyli nagrzać patelnię. Nie wolno wylewać ciasta naleśnikowego na zimną patelnię. Nagrzewamy patelnię, ale już nie do testu kropli wody, tylko znacznie mniej. Nie chciałbym, żeby ciasto się przypaliło mocno, bo to nie mięso. Więc i tutaj też mamy... chcemy, żeby wpływało w tym tłuszczu. O to chodzi. Ale warto za pierwszym razem albo papierowym ręcznikiem, albo takim pędzelkiem, jak ja to zawsze robię, posmarować powierzchnię patelni olejem. Zwykłym olejem, ale tylko przesmarować. Nie wylewać, broń Boże, tego oleju. I nic więcej. I wystarczy. Tak, za każdym razem? Tylko za pierwszym razem i później możemy już o tym zapomnieć. I teraz ciasto idealnej konsystencji. No muszę Was pochwalić. Naprawdę super. Wylewamy. Już klasycznie rozprowadzamy. Staramy się po całej powierzchni patelni, tak żeby ładnie ją przykryć. Jeżeli mamy zbyt mało, to dolewamy. Ok. Tak naprawdę możemy się teraz zająć chwilą rozmowy i przewracamy naleśnika dopiero wtedy, jak cała powierzchnia ciasta wypiecze się. Widzimy jeszcze tutaj kawałki surowego ciasta, więc mamy dosłownie kilkanaście sekund, żeby się wypiekło. Musimy znaleźć konfitury gdzieś, na pewno babcia ukryła do tych naleśników. Babcia wasza robi takie same dobre konfitury jak moja pewnie, co? Pewnie tak. Z czego? Powidła śliwkowe czy z mirabelek? I z mirabelek. I z borówki amerykańskiej. Też. No dobrze. Słuchajcie, naleśnik jest gotowy. Pewnie myślicie, że się przypali. No tak, pierwszy zawsze się przypala. Pierwszy zawsze się przypala, dlatego nieco bardziej trzeba posmarować powierzchnię patelni. A teraz zobaczcie, wypieczony, idealnie chrupiący. Możecie dotknąć paluszkiem, chrupiący, w złotym kolorze. Przewracamy na talerzy. I teraz już bez smarowania wylewam kolejną warstwę ciasta. Mięciutki. Ale ładnie ci się trafił, Magda. Teraz dla Ciebie, Dominika. Też taki ładniutki. Cieńszy? Może być. Dobra. Mocno rozciągam ciasto. Okej. Proszę. Idealnie. Voilà. Możesz odstawić na bok, niech troszkę przestygną. To co, Karolu? Zostaniesz u nas na kolacji? Czemu nie? Pyszne konfitury. Babcia będzie zachwycona. No dobra. Zapraszamy. To co? Pewnie muszę posprzątać. Nie, posprzątam.